Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, jestem z moim chorym kolegą Tomkiem Działowym, witam cię serdecznie Tomku. Cześć. Cześć, Tomek jest chory, przez co ma dużo mniej energii i mocy, co pewnie słyszycie w ostatnich odcinkach, dlatego dopalam się na początek mocą, żeby no trochę mocniej powiedzieć coś i tak dalej. Super. Ziom jest czarodziejem i nie mam zbudowanych gildii magów, nie wiem jak on to wykręcił. Śmiesznie. No, bardzo śmieszne, w chuj śmiesznie, Tomeczku. W chuj śmieszne mega to chuj. Było, no mega śmieszne. I śmiesznie. Tu ma portal, mam cię kurwa Royo I V13. Za Royo V13. I zaraz cię dojadę, kolego. Dobra. Podcast na tarczywy, chyba podcast... na tarczy kolega wyjedzie zaraz z tego odcinka. Ty, pierwszy raz mi teraz to objaśniłeś w głowie. Jezu, podcast na tarczywych, na tarczy. Jezu, ja tego nigdy nie zrozumiałem. Tak, że chodzi, że na tarczy, ale też, że są na tarczywi. Na tarczywi? I w ogóle tak, ale... Ja nigdy o tym nie pomyślałem, jakie to jest nie? Na IQ. No tak, tak. Nigdy o tym nie pomyślałem. Nie, no myślałem, no bo jakby masz Royo, tarcza, to jakoś tak, nie wiem. Nie, no nie? To jest bardzo oczywiste, jak teraz to mi powiedziałeś. Tak. Coś Wardengar... Bardzo ważnego mini, robi. Bo bardzo coś, długo robi. Coś tam jakieś spiski. On mówi, wszyscy czyje. Zobaczycie, on w tym momencie łączy kropki, jakby nie widzicie. To w tym momencie... ja tak samo mi się podobało, jak kiedyś... Zobacz, obejrzyj mapę, czy nie ma gdzieś tego pomarańczowego. Zobaczę, czy on gdzieś... Tak, patrz, jest. Ale poczekaj, jest za portalem chyba, czy wyszedł? Co on tutaj, nie, nie może przejść. Nie może przejść. Albo tak udaje, że nie może przejść. Zapomnieliśmy przeczytać też w mojej turze tego zdobytego zamku, więc zaraz w mojej turze to czytamy, bo niektóre tam jest też lot. Karawan, czekaj, nie mogą dotrzeć. Aha, bo tu się zakorkowały. Zakorkowały wiesz się. Dlaczego? Bo możesz mieć ulepszone jednostki w zamku, a masz nieulepszone. Zwykłe ta. W tym. Dobra, to ja musisz wyciągnąć bohatera. Herosa wezmę ta. I ten. Ja pamiętam, jaki miałem taki, wiesz... No dobrze, dobrze, nie lepszej. Że się ucieszyłem. Dobra, no. Zostaw, weź. Tu masz jednostki nieulepszone, stary ci jadą. No tak, ale... A, masz rację. No właśnie o to mi chodziło, weź... No, no to wezmę tak. O, i to sobie dostarczę. Że słowo złodziej... Chodzi od tego, że tam gdzie jest, to się źle dzieje, bo złodziej. Ja mówię, o kurwa, ale smart, ktoś by myślił dobrze. I jak się nad tym zastanowisz, masz strasznie dużo takich słów, jak... No, teraz nie przyjdzie mi do głowy, ale bardzo dużo rzeczy, jakie w ogóle mówimy, są dla nas oczywiste. Zachodzi coś takiego, że zniekształcać się to słowo, że po prostu jakby kojarzy się tak z daną rzeczą. Słuchane, nie? Tak. To armię tu trzymasz w razie co? Jaki ty masz koncept na nią? Czy ty nie chcesz wyjechać? Ja chciałem ją sobie wysyłać jako posiłki, no ale teraz mi Wardengon tu... Tylko chociaż nie, on się tu czai na razie. Tak z drugiej strony. Posiłki do czego? No, żeby tego uzupełnić tak? W razie. A bo... co tu masz do uzupełnienia? Cięż. Tak naprawdę elfa, moglibyśmy debatować. Debatować byśmy mogli. Dobra, to zróbmy tak. Pójdę. To tym jest się trudna zajmę. Walka może być. Tak. Feniksy są bardzo mocne i są bardzo szybkie i się wskrzeszają, więc ostrożny bądź i cofnij się. Ty na pewno je będziesz sporo spowalniał, bo ty masz te swoje wszystkie buffy, ale one mogą mieć w kurwę ruchu, więc uważaj na to. I one są jakby trochę jak smoki. Ale teraz jest w jednym staku, więc to jest duży plus dla ciebie. I jest spowolniony, bo on normalnie jest w kurwę szybki. Mm-hmm. Weź pokaż jego staty w ogóle po prawej stronie, zobaczmy jego moce. Tarcza ogniowa, więc jak będziesz niego uderzał, uważaj, on ci będzie oddawał. Mm-hmm. Nic nie zrobisz jeszcze tutaj. To... No chyba czekam, tak, żeby opór podleciał. W niego rozstrzeli wywój, nie? Niech on podlatuje, a ty go w opór rozstrzeli wywój. Ile tylko możesz, to go spowalniaj, strzelaj, zrób mu wszystko, żeby on jak najdłużej do ciebie leciał. Mhm. Dobra, no i teraz tak. Masz dużo inicjatywy nad nim, więc teraz uważaj, będziesz miał zawsze tarczę ogniową w niego, nie? Mhm. Więc rozstrzelać ile się da, zanim cokolwiek szczerze, zrobimy. Slow nie jest głupim rozwiązaniem. Ja właśnie będę patrzył, co to, żeby jeszcze inicjatywę tak. Mu zmniejszyć, nie? Tak, tak. Dokładnie tak. Jeszcze patrzę na wrażliwość, osłabienie, nie. No blindrun to nic ci nie da, nie? Shout to nic nie zrobi, nie? Nie, bo on po prostu będzie atakował wszystkich naokoło, ale to bez czyli sensu. Ten. Blindrun to co, tak, kupujesz czas, no to bez sensu. Atakować, ale że no ale znika, co, no strzelisz jego, no to nie ma sensu blind, nie? Nie mam, cierpienie. No to tylko staty zmniejszasz nie. Na flat i to za mało. Rozkład to za mało. Szczerze slow. Zorientacja, no chyba tak. A popatrz jeszcze co. Ewentualnie mam, wampiryzm pewnie. Na smoka, ale to też odzyskuje. Lepiej wskrzesić potem. No ta. Chyba tak, tak dla wiesz co, znaczy, że to jest nie. Trudna walka. Tak, slow, jest slow. Slow. Po prostu ja zimpregnowaną zrobię, żeby mu wbić jakieś damage od razu. No bo to zawsze jeden. A, no w sumie tak, bo to nakłada. I od razu sobie... da, dostanie w pyrkę i zbierze slowa. Mhm. Dobra, teraz tak, 2 do 4. 3. No to dla regeneruje ci manę. Chyba ręka, bo masz większą szansę na szczęście. Okay. Nie weszło, ale 3 i tak zabiłeś. Tyle samo. Rusałki bez kontrataku, więc ale... mogę bić, bo się ruszą jeszcze raz. Tarcza ognia. Pytanie, czy sobie chcesz ryzykować rusałki? A, bo no nawet jak nie ma kontrataku, rzeczy... to dostanę. Raczej tak. Pytanie, jak bardzo ta tarcza ognia boli, bo ja trochę nie wiem. Też nie wiem. No mogę spróbować, nie mogę zapisać w trakcie. No inaczej, jeżeli nią wrócisz albo ją wskrzesisz, no przecież możesz to zrobić. No to jest rusałka tylko tak naprawdę, nie? Jak chcesz. Dobra, zobaczę.
Zobacz, na ile boli. 128 dostałeś z powrotem. 21 dostałeś. Starcza ogniowa nie boli makabrycznie. Nie, tu kontratak. Może zbiję czymś innym kontratak. No to jeżeli tak te smoki będę chciał. Jeżeli chcesz kimś zbijać kontratak, to jest nie do tego jeden gentleman, jest drzewowaty, zielony i ma kurwa 300 HP. Ma to sens, tak. O, ty mnie. To złejtuj tutaj, niech teraz drzewiec se wejdzie. I niech on sobie wejdzie. Od tył nie, czy coś takiego, żeby... Czego nie klikaj? Nie klikaj tego. Mhm, dobra. Ono berwie z powrotem. 5 zabijek. No ale okej. Ale teraz wszyscy inni mogą napierdalać. Mogą klepać. Tylko teraz tak, żeby się mądrze ustawić. No, od góry, za drzewce z góry. Nie mogę. Czy mogę? Nie mogę. No możesz. Bo teraz tak, tu smok stanie. Tak. Więc stąd bym mógł najbliżej. Tylko nie mogę. Możesz, tak. Tylko się musi ustawić. O tak. Dobrze robisz, popatrz. O tak, od dołu. O tu. Tylko jednorogiem teraz nie uderzysz. To ja wolę jednorogiem uderzyć. No to przejdź kawałek do przodu. A w ogóle nimi przejdę tu. Tak, proszę. To zrobię. A ta tarcza ogniowa. No dobra, no to chuj, no. Trzeba przeżyć. 20 jest okay. I teraz smokiem pal, tylko od frontu, żebyś nie palił po swoich. Tam. Rozejrzyj się, żebyś nie dostał po swoich. Tak, to jest okej. Okay. Albo od tyłu całkiem. To czego nie w drzewce, wiem. Zrób to tak. Mhm. Tak, dokładnie. Mhm. Żeby od przodu mogły moje jednostki, dobra? O, 193 to jest blisko na wymarciu. No, to przypominam, tak, ty... że zabijasz 51 z najsilniejszych jednostek w grze. Nie wiem, wiem. To podejdź tu. Ta jednoróg teraz mu wejdzie. 13. Srogo. No i teraz... Uch, ja! O, blind jeszcze. Pizgło. Dobra, po wszystkim. Po robocie. Dziękuję. Poczekaj. Wiesz, o czym my zapominamy, stary, ciągle? I to ludzie napisali. Ty masz, kurwa, Herosa, który lepsza jednorogi. My ciągle o tym nie pamiętamy. A, to prawda. Dlatego twoje jednorogi są w opór mocne. Kogo chcesz skrzeszyć? No właśnie, on mi zginął, nie zginął. Mi nie. Zostało mu trochę... Rusałek. Drzewce. Jeśli kogoś to drzewca, tak, bo... Właśnie. Ty masz grupową boską siłę, grupowe hejsty. Ty masz takie czary, że... Dobrze. Drzewce, trzy skrzeszyć. No to lepiej drzewce niż rusałki, proste. Tak. No i strzelcem dobija i po wszystkim. Tak. Kurwa, on nie ma w ogóle, patrz. Nie, on to jest zablindowany akurat, ale rzeczywiście ty mu... Ten slow. Przez to, że był w jednym stach. O, w pizdę. No to jest Feniks, on się wskrzesza. No przez cały to logicznie. Się wskrzesił. Kurwa, ale że cały się wskrzesił, to no pojebało. I stracił slowa też, nie? O kurwa. Dobra, to poczekaj. No dobra, to jedziemy chyba dalej. Dobra, teraz możecie zostawić samemu, bo muszę odpisać. Dobra, nie ma problemu, okej. Okay. No tak, tu lecimy, tarcza ognia. O, lak wszedł, dobra. Ruchałki też dostało, ale to nie szkodzi. Gdybyś dostał kontratak, to jeszcze się wstrzymasz. Czy tam będzie bohater przed nim? Nie będzie bohatera. Dobra, ale zwojtujesz to, dasz radę jeszcze przed. Ty bijesz 2 do 3, tu bijesz 3. To lepiej walnąć tym. Do błyskawicą. I smok, dobra, niech bije i se wskrzesza tego smoka i chuj. O, patrzcie, dobra, tak wygląda właśnie reklamę Tomka Działowego. 7, to reklama? Ładnie, o, nagrałeś. Bardzo ładnie nagrałem, to za, tuż przed wcale nie byłeś zdrowy, to były te ważne rzeczy, które musiałem sprawdzić. Nie, to nie. No co się berwiesz, kompletnie mieliśmy mindfucka z tym Feniksem. Zapomniałem, tak, jakoś tak coś... Ja też kompletnie w głowie zakładowałem. Ale ja sobie ten, tylko smoki wskrzeszę, patrz, 5 smoków mi pierdolą. Więc on tak konkretnie, nie? On ci jeszcze raz zajebie, tylko żeby ci w magów nie zajebał, koleżko. A mogę zwiąż go... Zwiąż go drzewcem, drzewiec go zwiąże. Jak uderzę? Będzie... Tak. Jesteś pewien? Tak, przed sekundą go związał. Drzewiec zwiąże. Okay. Chyba, że ty go dobijesz jednorogiem, bo jest istnieje, nie ma szans. A nie chcę go dobijać, bo chcę wskrzesić jeszcze. To odleć smokiem. Żeby nie uderzył smoka? No, wiesz. No dobra, możesz napierdalać, bo istnieje spora szansa, że jednorog go zabije. No ale nie chcę, żeby go zabił, bo 5 smoków mi zdechło, chcę je wskrzesić. Ale on ci po drodze jeszcze raz odda, widzisz po kolejce? A, no dobra. No to pizgam. 13. No zobacz, może nie zabije. No strzelaj. Tak, będzie mi nie oddawał wtedy, nie? Tak, no coś tam. Okej, dobra, jest okej. Dobra, 30 ruchamy. Dobra, i teraz nie, kurwa! Nie. Chciałem się wskrzesić jeszcze, no dobra. 5 smoków zamiast 13. No dobra. No. Morski namiot klucznika. No nie. Dobra, teraz rzeczywiście ma sens, żebyś sobie jakoś tę armię przesłał. Bo faktycznie miałeś trochę... Spadło mi. No ale zamek i tak bok z dala powinienem zrobić, tak, nie? Tak, powinien zrobić. Dobra, teraz poczekaj. Tu są karawany pozbierane. Tu jest Heros ze wszystkim. No to jego chyba... Zaraz będzie tydzień, to jeszcze wezmę przyrost stąd. Już nie będę brał karawan wtedy. I po prostu przewieziesz z chainem? Tak, chyba że zamiast robić karawany, ja w tej turze przygotuję chaina. I je wyślę potem już tylko błyskawicznie, wiesz co chodzi? No to będzie podobna prędkość. Nie, ja w ciągu tury to, nie, bo chcę ustawić, żeby stąd,
zrobić drr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 r
zabijasz mnie. Nie zrobisz ich więcej. No dobra, ale jak teraz... Oni tam jeszcze będą do rekrutacji, ale moim zdaniem nie będzie. Aha, okej. Okay. Bo wykorzystałeś jakby limit. W Heroesach piątek są chyba takie limity herosów. Żeby nie można było, tak? Spamować. No. O, ale gówno. Lubisz masło? Zapytał cię właściciel. Co debil. Lubię masło. Lubię herosów, gościu. No. Oddawaj mi okej. Okay. Straszna lipa. No, tak wyszło. Dobra, nic się nie stało, stary. No. To jest tylko gra, pamiętaj. It's only a game. Why you have to be mad? Mówi ziom, który dwa razy wskrzeszał. Przeczytywał. No dobra. Przekarawanujesz to najwyżej, no. No dobrze. No, jak ty jesteś przejęty? No to tylko armia przekazana. Nieprawda. W ogóle się nie przejmujesz? W ogóle się nie przejmuję. Kompletnie nic cię to trzeba nie rusza. To dobrze zrobić, bo potem wiesz co, to będzie tak, że teraz sobie machamy ręką, w końcu przyjdzie walka. Zabraknie ci tej dostanę złotówki. Dostanę w pizdę, zabraknie mi tej złotówki. Ty. I widzowie będą pisać haha. Chłopek! Trzeba spróbować kolejnego trunku, może umili życie jeszcze bardziej, może przyniesie światu pokój, tylko Bulgarius może to zrobić sam. Trzeba zdegustować. Trzeba wydać opinię. Opinię. Trzeba upiększać świat. Wszyscy dowiedzą się, że taki Heros jest altruistą, jak kiedy 1000 lat temu obdarował rdzennych Meksykan całym miastem ze złota Eldorado. O, dzięki. A właśnie, przejąłeś zamek i tam też powinien być jakiś opis Bulgariusowy. No, smocza przystań. Smoki również zniknęły. Dlaczego? Ponieważ te wysoce inteligentne stworzenia chciały zostać zapomniane dla spokoju, dla statusu mitu. Jednak kiedy sytuacja będzie tego wymagać, smoki powrócą, aby pomóc przywrócić światu balans. Bulgarius lata temu zaprzyjaźnił się z nimi, oferując bezpieczną przystań w zamian za możliwość lotu. Umowa jest wciąż ważna, więc kiedy zobaczysz, jak coś leci na niebie, może to nie samolot. Bulgarius strasznie dużo rzeczy w życiu robił, mam wrażenie. No, chyba chłopaki się wtedy przejęli tym, że my rzeczywiście tych historii wymyślaliśmy od kurwy. Jest bardzo duża szansa. Bulgarius to jest taki twój stary opowiadający o swojej drodze do szkoły. To prawda, tak jest, dokładnie. A nie mogę niczego kupić, bo wszystkie czary mam, więc ich nie mogę nie używać. Nie ma to sensu. Nie mogę ich używać. Ty, a on tu był? Ja wiem, dlaczego też mniej gadamy o rzeczach. Bo dwa dni temu wszystko przegadaliśmy. A, to prawda. No, a tak to między sesjami mieliśmy dwa tygodnie. Z drugiej strony, wiesz, zawsze moglibyśmy przecież włączyć tak naprawdę generator tematów, a z jakiegoś powodu tego nie robimy. Nie robimy tego, to prawda. A powinniśmy. Dziwnie, patrz, ten komputer zajmował jakąś siarkę, zajął, na przykład tego nie zajął. Tak. Jakby czemu? Ale kopalnie złota brał wszystkie. Kopalnie złota brał wszystkie. Żeby mu złotówki nie brakło do samochodu. Dokładnie, a mogłoby zabraknąć. I co by wtedy było? Chyba ty pojedziesz jeszcze tam. To jest jedna kopalnia drewna. Co to w ogóle jest? Ty patrz, tego on nie wyczyścił, ten rojo. On siedział, kurwa, kisił się z tą armią w ogóle. Chuja tam zrobił. Dziwny opór. Patrz, tu smoków nie mam wyrekrutowanych. No to jest komputery... to drugie miasto. No ale to... No, gramy na tym niższym poziomie trudności. No właśnie chciałem powiedzieć, wynika, że to jest kwestia tego, że oni głupoty przez to robią, tak, nie? Tak, mi się wydaje, bo nie wierzę, że to jakby naturalnie tak by wychodziło, no bo... Bardzo mam takie tematy, że nie mam co z nimi zrobić. Mięsożerny wegetarianin na przykład. Mięsożerny wegetarianin. Czy wegetarianizm to jest moralnie słuszna ścieżka, którą wszyscy powinni podążyć w pewnym momencie? Chyba nie, ale jest taka teza, że powinniśmy jeść mniej mięsa w ogóle. No generalnie tak. Ja dziś czytałem całe takie duże opracowanie dotyczące jakby... Ile jako Zachód my jemy mięsa w porównaniu, jak mi mięsa jedzą, wiesz, kraje tak zwanego globalnego południa, nie? Mhm. I że jeżeli rzeczywiście chcemy jeść mięso na świecie, bo mięso produkuje od kurwy i ciut tego, CO2 całego i cała, wiesz, produkcja pod mięcho. No tak krowy, dalej, nie? Tam. Że jeżeli byś chciał, to byś musiał trochę więcej tego rzucić po świecie, jeżeli to chciałbyś tak sprawiedliwie na to spojrzeć, nie? Bo w tym momencie no, jest nieproporcjonalnie więcej jemy właśnie tacy Polacy, Niemcy, jemy w chuj więcej mięcha niż w ogóle, wiesz, wiele innych narodów świata, nie? Mhm. Oczywiście my na przykład mamy mały udział ryb, co jest więcej ryb jest w innych częściach świata się i tak dalej, więc no to jest zmienne. Sylwunio tu knuje coś potężnego, mam wrażenie. Nie, no stary mówi, zobaczycie. Sylwunio pięć ruchów do przodu robi. Tak, on już szachy 7D, jak Władimir Putin i Jarek Kaczyński. Ten YouTube to taka gra o tron dla niego, ewidentnie widać. To jest oryginalny cytat, którego Sylwek się nie wypiera w ogóle. Tak? No tak, on w 2014 już to przewidział. To, że będzie gra o tron. No to dobrze, jak się nie wypiera, odważny chłop. Co, zobaczmy, co przygotował dla nas dziedzic. No ale przepraszam, przerwałem ci. Mięso, tak, globalna produkcja, już więcej jemy. Inaczej, co do zasady, nie jest czymś złym się go zmniejszyć sobie w diecie, bo my go jemy sporo. To tak jak popatrzcie sobie na wasze, ile jemy mięsa w ciągu tygodnia. Jemy go dużo, nie? I niezaprzeczalnie to nie jest tak, że on jest nam niezbędny. Bo tak naprawdę białko możemy dostarczyć w wielu różnych miejsc. Ja nie mówię tylko, że musimy jeść, wiesz, wegańskie tofu i inne rzeczy, ale jest masa alternatyw dla białka. W sensie oczywiście mięso jest w najmniejszej chyba ilości możemy go dostać jak najwięcej, tak? Bo to chyba jest z kulturystyki. Plus jakby w mięsie ma
masz wszystkie 7 tych... Tak. Czekaj, żebym nie powiedział czegoś głupiego. Aminokwasów enzogennych, tak to się nazywa? Być może. Chodzi o to, że masz 7... co? Nie, patrzę, czy nie ma jakichś portali, wiesz, wychodzenia i innych rzeczy. Tu jest pomarańczowy, czyli tu jest biom sylwka, popatrz. Mhm. Ale nie wiemy, co zrobił, bo nie wylazł nigdzie. Jeden, kurwa, temat mnie nurtuje. No. Sylwek wylazł stąd, pamiętasz? Zajął mi to i spierdolił tym pomarańczowym chrosem. Chyba tam portalem wtedy mi zjebał, nie? No. Aha, dobra, to dlatego. Dobra, bo zacząłem się zastanawiać, jak on mi zjebał z mojego zamku, ale dobra, wiem teraz. No, więc tak, więc rzeczywiście mięso jest spoko z tego powodu, zajebiście dobre, ale tak naprawdę na luzie da się bez niego żyć, nie? Więc to nie jest jakieś takie, wiesz, niemożliwe. Nie chciałeś przywieźć tego wojska teraz? Ale nie mam go. A, bo jeszcze jedna tura do ten. A już ci się zresetowali bohaterowie, już możesz dwóch zrobić. Właśnie do tego. Ach, Jezu. A się przejmujesz tymi chainami, stary, nie wiem. Ale to czasowo, gry... z szacunku do widza. No właśnie nie, z szacunku do widza strasznie długo je ustawiasz. Byś leciał po prostu z tą armią, przejechałbyś albo puścił karawanę i byś przeklikał turę i tyle. Tak. A tak strasznie dużo takiego watch time'u tracimy. Tu będzie, to, ale to jest satysfakcjonujące do obejrzenia, czy nie? W ogóle mi się dla wydaje, widza? Ja myślę, że widzowie są zachwyceni. Ustawianie w jednostek, nie wiem. Widzowie są zachwyceni. Na jakimś 17 odcinku. Kunszt gry znanych twórców internetowych. Kunszt i kogo? oddajmy im chociaż troszkę na koniec tutaj tych naszych szalonych umiejętności. Dobra, poczekaj. Tu muszę wziąć tych łebków, żeby ich potem pozamieniać, a tu muszę... Nie weźmiesz. Wziąć, nie weźmiesz. Dobra. Tak zrobię. Musisz wrócić do zamku. Ulepszyć. Tak, no ale to jak wrzucę, to potem jak już tam będzie gra, no to już nie będzie przedłużania takiego zbędnego. Bo wiesz, ja się najbardziej boję, że będzie tak, że tam będzie próba wjazdu, a potem się okaże, że o nie... Serio? Naprawdę się tego boisz? Nie, uważam, że to jest w ogóle możliwe. Tak? No nie, no stary, pobiliśmy już chyba ze 3 mocne armie, w większości kompów. Jeden komp leży na upadkach, tak naprawdę chyba tylko jednego kompa nie widzieliśmy. Żółtego? Nie, żółtego położyłeś. Nie ulepszyłeś niebieskich rusałek tutaj, ty. O, właśnie. No, więc tak naprawdę kompów za specjalnie nie wiem, czy jakikolwiek jest jeszcze silny. Pomarańczowy dostał w dupę raz od ciebie, to mu zdjąłeś mocnego herosa. Żółty ma jakiś jeden zamek i ściąga wojska z jakichś spawnerów, po prostu iść tam w prawo, w dół, myślę. Myślisz, że w prawo? A, po drodze bym szedł. A już raz szliśmy po drodze, to też jest droga. Też nie po drodze. Pytanie, czy karawana tędy może przejechać. Właśnie. Moim zdaniem to jakby oni tak naprawdę nam mogą już, wiesz, naskoczyć trochę, nie? No możemy jeszcze obejrzeć, jakbyś chciał, ale tak mi pachnie, że oni niewiele mogą zrobić już, wiesz. Dobra. Pokaż, co oni tam mają. Mamy dwie największe armie. Jedyny, kto ma dobrą armię, to jest zielony, któremu już raz najebałeś. I ma najmocniejszego stalowego golema aktualnie. Tak. Mhm. Pamiętasz, jak go zlałeś, tego zielonego? No. I on tam się potem... O, to jest ten bohater, który jeden przeżył. Tak. No i tyle. A to są dwaj nasi bohaterowie. Ile mają miast? Trzy mamy... Trzy. Wszyscy. Ma trzy, czyli pozostałe zielony ma dwa jeden... pewnie. Tak, albo po jednym nawet. Czyli my mamy po trzy miasta i on ma też trzecie miasto, musiał komuś zabrać, lecz pokonać. Czterech bohaterów, 8, no to jakieś chainy. Jakby nikogo nie wystaje poza zielonym, który raz pobił ciebie i to jakąś taką pułarmię. No, bohatera pierwszego levela. Dokładnie. No dobra, to jedźmy z nimi w takim razie. No, tak mi się wydaje, stary, że to nie ma chyba sensu się z nimi ciupać. To jedźmy. No i ja jakby co do wegetarianizmu, no to słyszałem tezę, że jakby ona docelowo dla ludzkości jest jakby moralna w kontekście tego, że no powinniśmy jako ludzkość ograniczać ilość cierpienia, tak? A jakby jest to przemysł generalnie bazujący na cierpieniu, na mordowaniu zwierząt. No tak, on ma sporo tego, tak. To rzeczywiście jest ten element, ten taki brutalności, który tam jest, no to oczywiście z tym się walczy, oczywiście te normy powstają, tak, ja w pełni kupuję i tak dalej. Ale nadal, no to jest to przemysł... Wychowywanie, tak, rodzą się zwierzęta, żeby je zajebać, żeby je zeżreć, nie? No, tak, to więc jakby ja ten taki moralny argument kupuję jak najbardziej, że no nie ma co negować, że to jest ten fakt, że tego cierpienia. Oczywiście ktoś to odpowie, no przecież po to są zwierzęta, tak, no czyńcie sobie tę ziemię poddaną i tam możemy religijnego argumentu użyć. Co za klucznik? Różowy. Fioletowy. Fioletowy. Widzieliśmy fioletowego gdziekolwiek? Nie, tutaj był, tu jest czerwony, fioletowy u ciebie może był? Nie mam pojęcia. Tu jest cały czas jedno to przejście. Garnizon nieodblokowany. Tak, i tu jest ten pomarańczowy, on ma tu jakiś... A fioletowy Bardenga się o co blokował? Tam jeden, się w tym tu raz się blokował czerwony, a u ciebie o... Tu jest zielony. Zielony. To nie wiem. Też nie mam pojęcia, gdzie mogą wychodzić. Dziewczynce, no. No. Wszędzie widzisz, że wszystkie obronią te Feniksy. Ta walka z nimi to będzie sama przyjemność, jak o tym pomyślę. O!
O. No i właśnie, w takiej armii im zostały już. No, a dobra, to na luzie. Dlatego się tak, wiesz, w ogóle nie sram trochę o to, tutaj zostawię tą armię i tyle, nie? Mm-hmm. No tak, rzeczywiście ten aspekt jest o okrutności jest straszny, to nie ma o czym mówić. Rzeczywiście jak poglądasz tych filmów z tego, to tak, no naturalnie wchodzi jakiś tam interes narodowy, no bo Polacy produkują tego dużo, a i dużo jemy. Z drugiej strony, wiesz, gdybyśmy się tego trzymali, no to tak naprawdę, nie wiem... Nie wiem, do jakiego branży porównać, której już dzisiaj nie używamy, była toksyczna. Te futra z żywych zwierząt, to dokładnie. Już coraz mniej tego jest, tak? A, no jakby wiadomo, że dalej są, ale... Oj, dobra, no to weźmy, postawmy granicę, nie? Przemysły, przetwórstwa mięsa na psy. Mhm, tak. W niektórych krajach przecież się całkiem... W Chinach jeszcze były niedawno, w tym Yulen chyba, tam jest ten słynny festiwal, ale tam też chyba już tego zakazują. To nie tak co do zasady, że przechodzą przepisy, żeby nie zjadać. O, pomarańczka. Wylaz, tak. Czyli z tego portalu, który odblokowałeś, wylaz ten pomarańczowy, a to jest gówno Heros. Jedyne co, to on tu zabierze te mocne artefakty. Z drugiej strony, co nam to dzisiaj zmienia? No nie, no jebać go. Idę dojeżdżać Boxdela i Wardenga mi w tym nie przeszkodzi. Nie mam pojęcia. Gdzie oni siedzą, ty? Jest chyba o, coś jest. Coś się wychyliło. Tu będzie zamek. Coś jest zielonego, zamek zielony. Chyba, że Roken zajebał Sheol. Tak, Roken on zajął ten zajebał zamek. Zajebał Boxdela. Ty, a nie zniknął jeden komp już całkowicie? Tak, patrz, były tego żółte spawnery, widzisz, pod twoim zamkiem i teraz na mapie są białe kropki. On go dobił. Czyli on jest... On zajechał żółtego. Rokelon wyjaśnił Boxdela. Dobra. No, okay. Czyli został Wardenga, Rok i Rujo. A Roya ja zaraz wyjaśnię, czyli zostanie nam tylko Boxdel i Rok zaraz. Tak. No, no to tak wiemy. Solidnie żeśmy chłopaków pociągnęli już, no. Nie? Ja myślę, że my do dzisiaj kończymy ogólnie, nie? Ja mam godzinkę, ja muszę zrobić jedzenie, 21. Jest szansa, że pociągniemy to do końca. Nie chciałbym przeciągnąć dzisiaj za długo, no a z drugiej strony jak będziemy jeden odcinek do, a ty wyjeżdżasz na miesiąc. No właśnie, to potem już szkoda widzów na dwa odcinki zostawiać, żeby czekali tak, tak naprawdę. Mój zasadniczy problem polega na tym, że jutro rano wstaję i mam od 9, od 8.15 do 21 moja Mika ma studia. Mm. Więc... tak, wiem o co jest, chodzi. I w niedzielę ma to samo, więc no jest coś takiego, że oczywiście trochę mi się nie chce, ale tak może będę zmuszony, żeby być niewyspanym. No zobaczymy. No jeżeli będziemy czuli, że to jest kwestia tam jednego odcinka, tak, żeby ignorować, to może będziemy się szarpali. To myślę, że już dojedziemy wtedy do końca, nie? Tak, tak myślę, że jak tak tam będzie ten twój kurz ci wyszedł. Ej, idzie nieźle. Tak co do zasady, to trochę braknie. Ale wiesz, przynajmniej w kolejnym odcinku już zaraz sobie tę armię tam dociupię. Mhm. Ten zaraz tutaj dojedzie. Ten zgarnie... Poczekaj, bo ten już ich wziął, nie? Irytujące jest to, że jedyną osobą, która ma dostęp do portali wyjścia jest Boxdel, zauważyłeś? On jedyny tak. Wychodzi z tych portali wyjścia, przepraszam, Wardenga, tym jednostronnym. Bo tak. On wychodzi i się wyteleportuje w Wojewódzkę. On włazi do wszystkich. Tak. A może to tak miało być, taki pomysł, żeby Sylwek był, wiesz... Takim wyskakiwał z nienacka? Wyskakiwał właśnie z lodówki wszędzie. Mhm. Dobra, tu jest git, tym pojechałem dalej, wy tam sobie czekacie, bajka. Jest okej. Okay. Dobra, git. No. Wiecie, no jest zasadniczo tak, to więc jakby co do nieetyczności, tak, mięso... No nie, no to zdecydowanie. Ja właśnie też się nad tym zastanawiałem, dlatego jak miałem na przykład okazję i tylko mogłem te wegańskie burgery brać czy coś, w ogóle w pizdę smaczne, zajebiste są te. Jest tak, jest bardzo te są mega dobre, to wsuwałem po prostu ile mogłem, nie? To jest w ogóle super, moim zdaniem w ogóle smaczniejsze niż zwykłe mięso. No nie, dzisiaj na przykład właśnie z cateringu wziąłem, bo miałem sprawdzone w cateringu, że były dobre, wegańskie hot dogi mieli, w sensie z wegańskimi parówkami, mega smaczne. Tak. Chyba biorę już tą bitwę, nawet nie będę już tego przeciągał. Wiem, że pewnie to bez straty zrobił albo z mikrostratą, za to to jest Bułgaria, który mnie bardziej interesuje. Świat jest brutalnym miejscem, jednak dzięki trunkowi Bulgariusa świat jest nieco piękniejszy. Nie wiadomo, co właściwie z nim zawarte. Wiadomo, że niska cena musi być spowodowana przez jakieś czary. Dlatego też potrzebował wsparcia czarownic. Konieczne było ratowanie ich, dlatego też Bulgarius przekonał hiszpańską inkwizycję do zaprzestania polowań. Zdecydowanie pomogło to, że hiszpańska inkwizycja nie spodziewała się Bulgariusa. Ale kurwa, przekminione. To tajemne siarczany od czarownic. Dokładnie. Wpływają na niską cenę. Od smoku chyba, kurwa, te siarczany. Gdzie jest twój zamek? Gdzie ty masz zamek, kumpel? Gdzieś blisko, kopalnia rudy, to gdzieś tu muszą tu być, bo tu są w pobliżu TT. To poczekaj, ty ścigniesz zaraz... Tak. Przypatrzmy teraz... się komputerom zaraz, które komputery mają turę w ogóle. I bo teraz... ktoś jeszcze nie, chyba... Nie, tego już nie ma, ale zobacz, oni są strasznie blisko siebie. Pytanie, czy nie będą mieli tu przejścia kiedyś. Mhm. Tu jedyne co widzę, tego feniksowe przejście. I trzeba, wiesz, co znaleźć u niego, bo każdy z tych biomów miał ten garnizon taki twardy do przejścia. Więc pytanie, czy tu gdzieś nie będzie jeszcze garnizonu od niego, żeby ten wyjść do jakiegoś teleportu. Nie? Tak, ten tytanowy. Bo teraz ten tytanowy garnizon to już na luzie położę, nie? Mhm. Więc to bez żadnego problemu. Swoją drogą, ja nie wiem, czy ja w ogóle chyba nie dodałem ani razu armii jemu. Tak, nie oddałem mu armii. On walczy tą armią, którą raz zebrałem. Cały czas, coraz tak. Później idziesz. No, tak, skoro tych kapłanów w sumie teraz straciłem, tak jak o tym teraz myślę, to jest cały czas. Git, z drugiej strony mógłbym niby nim pojechać i zawieźć mu tą armię. Ale lepiej to pilnować, chyba żeby ci nikt nie zabrał, bo nie? Może wyskoczyć ten Wardenga w
wkurzający na tej mapie, to znaczy i rzeczywiście potem do góry mogę płakać. Myślę, czy nie pojechać nią. A tu wysłać po prostu karawaną i już. No teraz nie masz co wysyłać, bo mam 2 golda, ale... No, ona będzie tu jechać i jechać, stary. No, zanim ty dobiegniesz tą armią, to też. No. Na razie został. Przypatrzmy się, jakie komputery zostały. Przypatrzmy się komputerom. Rokelon, Vardenga wiesz, i tyle? Zapomnieliśmy, że mamy... I Royo. Że mamy przywołanie jednostek ten spell, czyli możesz przywołać z najbliższego zamku jednostki. Mamy, ja nie mam tego. Masz, każdy ma, bo dostajesz go na trzecim poziomie gildu. Tak? Tylko, że kosztuje to 75% ruchu. Okej, okay. No ale to w sumie spoko. Ale z najbliższego zamku, więc musisz być ustawiony dobrze do zamku. Vardenga wylazł jakiegoś... I Royo z tym jednym zamkiem chyba, coś tam jeszcze został, co jest do rozklepania. No tak, szczerze, jeżeli Rok ma 3 zamki, Vardenga ma pewnie z 2, dobra, to nie jest tak najgorzej, żeby ich dojechać. Pytanie, co tam Sylwek knuje u siebie, bo jego mało widać. Tam wyskakuje z tych teleportów tak znienacka, tak. Nie? To jest ten jego case'ik, że on wychodzi za chwileczkę z tego teleportu i może się nam pojawić w dowolnym miejscu i tak mi właśnie... Myślę, że zaraz wyjdzie u mnie. Tak, a uważasz, że kiedyś będziemy jeść tylko mięso w ogóle laboratoryjnie produkowane? Myślę, że to nie jest wcale takie odległe. Zwłaszcza, no. Że to mięso jest często bardzo dobre. Tak. Jak długo się zmniejszy jego koszt, a to bardzo szybko idzie zmniejszenie tego kosztu, tak. To powyskakiwa... O, dzisiaj się zorientowaliśmy, że jesteśmy starymi dziadami, kurwa, po cenie dysków SSD. Da, byliśmy, o Jezus, sprawdzaliśmy, byliśmy jakoś totalnie przekonani, że 1 tera SSD to jest, że 1 tera SSD... To jest jakieś duże pieniądze. Tak, że to są jakieś mega duże pieniądze. Tak, ja bym zrobił ten sam. Czyli, że tylko smoki, nie? No, w sensie to się smokiem stawaj na jednostki, dokładnie, i pochowaj. I tak, nie? Tak, dokładnie tak. Kurwa, czekaj, mam 8 smoków. No i co z tego? On ma tam 5 jednostek w środku. No, ale my ma tylko. Dobra. Chociaż on ma te czary, teraz o tym myślę. Dobra, no jak będzie mój błąd, to wczytamy, bo to jest ten wysoki poziom tego bohatera. Galib. Dobra. On ma tylko tego smoka, ale on ma bardzo niskie staty tak naprawdę, więc ja bym napierdalał w niego. No, to jest jedna jednostka, którą posiada, stary, zobacz. A, reszta to jest beka. Reszta to no są zobaczymy. 73 zabiłeś chłopu. Okej, no zabiję ci jednego, dwa smoki. No, a, wskrzesimy sobie. Tak, no. No nie wskrzeszaj jeszcze teraz, daj jakieś... Maslowa jakiegoś, nie? Masz maslowa? Nie masz maslowa. No kłamiem, czy nie? Nie, ja mam masowe bufujące swoich. No to weź jakieś masowe bufujące swoje. Ty masz te światła, włącz te magię światła po prostu. Nie klikaj wszystkich czarów, tylko kliknij po magii światła. Dalej. Światło jest tu. Tak, i masz tu kupę dorsza. Regenerację daje na smoka. No zobaczmy, co on za spela. Będzie chyba ofensywny. Bił. A, zajebał dwóch. Zobaczymy, czy regeneracja wskrzesza, nie? O, kurwa, zajebało te takie. Możesz drzewcem pobiec na dół. No, ja bym tego dalej. Ale wskrzesił ci do pełna, widzisz? Do 8. Tak. Tak, zabiję tego golema, to jest jedyna golema, jednostka. Golema, bo to reszta to się rozbije o smoga po prostu, tak, nie? 41. Regeneracja w chuj dobrze, jak ona leczy, wskrzesza. Ło, ja sobie poleciał. Szczerze, jak pobiegniesz tu do samego dołu, no to przebiegniesz. Tak. Oczywiście on dostanie obrażenia, jak będzie przechodził przez to, ale to... Ale to light. Dobra, no niech nawali tym czarem, a ty się będziesz cały czas regenerował. No dobra, zajebiście, no i... Szczęśliwy cios, no. No, plus jeden. Dobra, teraz to jest moment na... Mogę od góry. To jest moment chyba na wskrzeszenie się zaraz, tak. Ale to za chwilę, trzachnę tych. Tak. Teraz duchy. Ten strzeli pewnie. To już nie wchodź tym drzewcem, bo to szkoda stracić. Teraz wskrzesz się. Tak. Oczywiście on strzeli jeszcze raz czarem w ciebie, więc jednego smoka finalnie stracić możesz. Ale to light, bo nic się nie dzieje. Hop. Chyba, że jakaś regeneracja jeszcze tam będzie, bo potem się smok ruszy. To on się zregeneruje. Patrz. On strzeli. I teraz smok się zregenerował, tak. Dokładnie. Tylko teraz musisz zabić ducha, bo on się będzie, wiesz... Nie huchniesz dwóch? A rozejrzyj się. Stoi obok siebie, powinni... Aha, nie możesz, bo... Musiałbym od jednokrotkowcem, tak. A nie możesz, bo tam nie ma miejsca. Dokładnie. Nic nie zrobię. No, najważniejsze zabić ducha, bo on będzie się uciekał z nim. To znaczy, że duch będzie uciekał? W sensie, że ma tą opcję, żeby go nie trafiało nic. Dobra, ten się powinien od ciebie zabić, ten Rakshasara Gleda, Barabasza. Dobra. Nie, zastrał się. Zastrał się. A on ma jeszcze tego gówniaka, patrz. Dobra, to teraz... strzel czarem w jakimś prostym goblina. Goblina, a basic tamtego... A, jakimkolwiek. Dobra. Zdechnie. A tu zabijasz. A tu zabija smok. I bez strachu. Mm-hmm. No i rozpykana bitewka. No, i 30 minut odcinka i w sam raz, żeby sobie tu zrobić przerwę dziarską, nawet nie kończąc tury, ale myślę, że to jest... Dziękujemy za uwagę. Skoro pogadaliśmy o wegetarianizmie, to idziemy zjeść mięso. Dziękujemy. Nie, ale... A nie, mam... Masz kurczaka kara, ja mam krewetki. Tak? Tak, więc dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy... Serdecznie. To już zajebiste, ścieżka wojny, bierz ją. Po zwycięstwie dostajesz dodatkowe punkty na piłku, bierz ją. Tak, totalnie potrzebne. Sheol, do tego, dobra. Że przeczytajmy Sheol, co tu się dzieje.
Każdy zmarły gdzieś trafia po śmierci. Ci, którzy mieli szczęście, zasłużyli na wieczną nagrodę służby u Bulgariusa. Ci, którzy nie mieli go, niestety staną po drugiej stronie, będą próbowali zniszczyć to, co znany Heros reprezentuje. Duże w Szaolu mają szczęście, że to właśnie do niego Bulgarius otworzył przejście, kiedy musiał załatwić swoje sprawy w krainie umarłych i tych, którzy zakończyli odcinek. Elo.